imieniu związku wam dziękujemy. Przepraszam, zaczęliśmy już? Za zajmowanie się naszymi chorobami. I gratuluję laureatom nagród, wyróżnień. Osobiście nie byłam z biury, ale wasze utwory czytałam. Ale się kłóciła. Kłóciłam się. Co? Nie wiem, ale się kłóciła. Poza tym konkurs bardzo ten cenię, bo w poprzednich latach byłam jurorem, ale stwierdziłam, że czas najwyższy, wyższe poprzeczki wam stawiać. I teraz jest bardzo profesjonalny zespół jurorów. Bardzo was wszystkich witam i życzę wam następnych laurów w następnych konkursach. Mamy nadzieję, że te konkursy będą się odbywać trochę ciekawszych czasach. Ale jak to stare chińskie przysłowie mówi, obyś był żył w trudnych czasach. Także możemy, nam bardzo przykro, że jest nas mało, ale na salę może wejść nawet tylko 25%. Podrasujemy nagranie. Impreza nasza odbywa się dwutorowo. My to będziemy nagrywać i będziemy puszczać to na YouTubie, na kanale Związku Literatów Polskich. Także to uwiecznimy po raz pierwszy. Będzie sobie można tam obejrzeć. Ostatnia chwila poprawić makijaż. I zapraszam szanowne jury. Nie ma niestety przewodniczącego pana Marka Bawszkiewicza, prezesa zarządu głównego, bo odbywa się druga impreza. Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Tam jest też wręczenie nagród literackich, które Związek Literatów przyznaje raz na rok, właśnie w okresie warszawskiej jesieni. I w tym roku laureatem jest Jan Tulik i Andrzej Dębkowski za działalność. Jeden jest poetą znakomitym, Jan Tulik, a Dębkowski wydaje w takiej małej miejscowości Zelowie dobrą gazetę kulturalną poświęconą literaturze. Także zapraszamy też do czytania tej gazety. Zelów. Aha, Zelów. Zelowie. Województwo łódzkie. Musi to znaleźć. Także w Domu Kultury jest ten i tą gazetę też, ta gazeta jest wydawana internetowo i można sobie poczytać. A zatem szanowny Jury sobie tu gdzieś wejdzie. Dziękujemy bardzo. Przekazuję pałeczkę. A jeszcze jest jedna nagroda Słowackiego, którą w tym roku Związek przyznał Ernestowi Brylowi. Także to się wszystko tak nałożyło. Proszę Państwa, z racji z tego na 11 konkursie poetycko-prozatorskim dla lekarzy i lekarzy dentystów Puls Słowa. Konkurs odbywa się
dzięki współorganizatorom, czyli Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej, Unii Polskiej Pisarzy Lekarzy, Związkowi Literatów Polskich i mojemu zawodowi, czyli bardzo długa nazwa, Praga Północ. Praga Północ. Wiele osób, jak wiadomo z jakich przyczyn, dzisiaj nie przybyło i nie przybędzie, więc już ja nie będę tłumaczyła, prawda, z jakiego powodu kogo nie ma. Chciałabym, żeby pan Andrzej Tchórzewski, który po raz pierwszy był w jury, żeby powiedział coś na temat przeczytanych prac. Dobry wieczór Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z nieprofesjonalnymi literatami, z hobbystami. Ja sam nie jestem polonistą, bo na ogół poloniści stanowią główną kartę. Z wykształcenia jestem logikiem matematycznym i socjologiem organizacji. Natomiast bardzo podziwiam i wielu lekarzy osiągnęło super profesjonalny poziom, nie rezygnując z uprawiania zawodu. Osiągnęli też szczyty literatury światowej. Antoni Czechow, Celine, Fernando Celine, Gottfried Benn, co najmniej. Niektórzy z nich bardzo zresztą ciekawie potrafili łączyć swój zawód z eseistyką na przykład. Benn napisał wspaniałą książkę o wielkich, sławnych ludziach, którym przypisywał różne choroby. Na przykład Kant, Benn to udowodnił, był schizofrenikiem, prawda? Inni cierpieli na różne... I to jest dzisiaj duży kanon, nawet na seminariach filozoficznych się wspomina, jeśli ktoś poważnie traktuje Kanta, to, że jednak była to osoba chora. Poziom, jaki był, różny. Ja już chyba drugi czy trzeci raz w tym jury zasiadam i też żałuję, że nie ma Marka Wawrzkiewicza. Wydaje mi się, że w tym roku ja broniłem prozy, bo uważam, że proza była ciekawsza niż wiersze. Zresztą być może dlatego, że wiersze dzisiaj wiersz wolny. 90% ludzi piszących wiersze, zapisujących właściwie wiersze, to ma jakieś takie podstawowe braki w warsztacie poetyckim, na przykład nadużywanie metafory przymiotnikowej i nieunikanie rozdziewu i z tym się zetę. A prozaicy mają też ciekawy materiał. Ja się na przykład broniłem tutaj na zdradzę jakieś kulisy opowiadania Targowisko Freis. Chociażby z tego, że bardzo lubię Katalonię i język kataloński, a tam jest widocznie opisany, też sprawa łącząca literaturę z tym. Katalonia ma starszy język i starszą literaturę niż hiszpański, a jednocześnie od 90 roku prawie każdy mieszkaniec, nie tylko obywatel Katalonii, ma pełną opiekę lekarską. A dlaczego, jak to osiągnięto? Mianowicie przez 3 lata przed rokiem 90. Były płatne. Każda wizyta lekarska była płatna. I dzięki temu uzbierano, u nas też można byłoby zastosować taką metodę, ale jest za późno. Uzbierano jakieś fundusze i zapewniono dobre funkcjonowanie organizacyjne i finansowe tak zwanej służby zdrowia. Powinniśmy chyba z tego brać przykład. No.
Dziękuję bardzo za tym ludziom, którzy dostarczyli no, jakichś wrażeń i pewnych refleksji na temat prozy, prawda, na temat jakiejś przede wszystkim na tematy warsztatowe. Myślę, że bardzo chętnie poprowadziłbym to, mając teksty i oczywiście udzielając jakichś wskazówek, jeśli by Państwo zechcieli się tymi wskazówkami kierować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz bardzo proszę Pana Prezesa o przeczytanie protokołu jury. Nie dlatego, że jest przystojniejszy ode mnie, ale dlatego, że ma... Trzeba tą książkę. Ma dobrze. Ja też nie będę tam wchodził może bardziej, bo to jest miejsce dla naszych laureatów i zaraz będziemy ich prosić. Witam Was również. Serdecznie cieszę się, że niezmiennie, że w tak trudnym okresie, jak ten, który teraz przeżywamy, jesteście, choć muszę powiedzieć jedno zdanie. Szkoda, że nie jesteście z nami tutaj co najmniej od wczoraj. Ja tu jestem w środę, ale ja nie jestem ważny, że nie jesteście od wczoraj, dlatego że trzeci spektakl poetycko-muzyczny w Rekomendacji Wrażliwości był rewelacyjny, przepiękny. Zresztą dzięki Panu, który tutaj nas w tej chwili filmuje, został nagrany i na pewno będziecie mogli zobaczyć, jak było ładnie i posłuchać też swoich rzeczy, które znalazły się w tym spektaklu. Ale wracając już do naszego tutaj spotkania, oznajmię, jak wygląda protokół z tegorocznego posiedzenia jury. Protokół z posiedzenia jury 11. Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego dla lekarzy i lekarzy-dentystów Puls Słowa. W dniu 16 września 2020 roku jury w składzie Alina Frabousura, moja skromna osoba stojąca za słowa, Andrzej Tchórzewski, Maria Żywicka-Luchner, sekretarz, pod przewodnictwem pana Marka Waszkiewicza, po zapoznaniu się z utworami poetyckimi i prozatorskimi postanowiło przyznać następujące nagrody. W kategorii poezja pierwsza nagroda nie przyznano. Druga nagroda ex aequo pani Renata Paliga Godło Andromeda, niestety chyba nieobecna dzisiaj, i pani Agnieszka Rautman Godło Arski. Która mieszka w Szwecji. Mieszka w Szwecji, no, chociaż przyjeżdżała już na konkursy, które wygrywała w Polsce, nawet w Krakowie, ale tutaj nie dojechała. Trzecia nagroda Jerzy Andrzejczak, Godło Vanitas, Juchu. Gratulujemy. Aplauz. Powoli się zbliża. Albo w tą stronę, tak. Poczekamy chwileczkę. W tej kategorii również wyróżnienia Joanna Czajkowska-Ślasko, Godło Padowa, nieobecna jak widzę, Witold Kopeć, też nieobecny, Godło Probetibion i Joasia Matlachowska-Pala, Godło Konstant, jest obecna. Bardzo ładnie. Może wręczyć? No, proszę. Proszę. Wręczyć. Zapraszamy cię serdecznie. Mogę pomóc.
słuchajcie, to nie tyle co, bo nasza słowa koleżanka z Holandii przyjechała, żeby wręczyć was wam na nagrody, no więc patrzcie się, co się dzieje. A co mam zrobić? Międzynarodowa. Międzynarodowa sprawa w tej chwili się wydarzyła. Proszę bardzo. Proszę. Było na nagroda, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. I prezencik. Joasi podziękujemy, a Andrzeja zostawiamy. Zobaczycie, co tu się będzie działo. W takim razie przechodzimy do kategorii proza. Pierwsza nagroda w kategorii proza. Agnieszka Kania, Godło, Drwal. Agnieszko, zapraszamy Cię serdecznie. Słuchajcie, i Joasia, i Agnieszka to są dziewczyny z Pola. Prowincja jednak. Śląska. Nie taka znana. Nie prowincja, my powiemy o Pole rządzi. Dziękuję. Gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję. Druga nagroda w kategorii poezja i dlatego nasz kolega Jurek został tutaj razem z nami. Jerzy Andrzejczak, Godło niepiśmienny, co by to nie było oznaczać. Jeszcze raz gratuluję. Gratuluję. I trzecia nagroda w kategorii proza. Marzena Mnogiś. Marzenko, chodź tutaj do nas. Ja spróbuję jeszcze przeczytać Godło, pod którym złożyła swoje teksty prozatorskie. Postaram się nie pomylić. Violet, otwórz nawias, w nawiasie te zamknij nawias, and skale, otwórz nawias te i zamknij nawias. A to ze względu na uszacunek. Ale jaki nawias? Kwadratowy czy zwykły? Zwykły. Dziękuję. Dziękuję. Brawo. Brawo. Że chcieli pytać nasze teksty i że chcieli pochylić się nad nimi i wybrać nas. Bardzo, bardzo dziękujemy. I przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że spędzali Państwo takie spotkanie. To jest niełatwe. Waldek już jest od środy. Majka pracuje tutaj od miesiąca przynajmniej, bo to tak wygląda. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Ale my Was bardzo serdecznie zapraszamy do Warszawy częściej, bo tu jest naprawdę fajnie i tu się dużo dzieje i mimo, że ja jestem ze starej stolicy Polski, to mimo wszystko z wielkim sentymentem tutaj przyjeżdżam, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo to były na razie górne nagrody, a jeszcze mamy w tej kategorii wyróżnienia, prawda, i wyróżnienia drugie. To wyróżnienie zdobył za tekst prozatorski Janusz Stanisław Czarnecki. Niestety Janusza dzisiaj nie ma, ale wiemy, ale że jest przyjaciel. Jest pan, który w jego imieniu tutaj przyjdzie do nas i odbierze nagrodę dla Janusza. Występował Janusz Czarnecki pod Godłem. Stanisław, czyli swoje drugie imię. Gratulacje. Kolejne dwa wyróżnienia. Bardzo, bardzo prosimy o przekazanie. Kolejne dwa wyróżnienia. Pierwsze Zbigniew Kostrzewa, Godło Dudek. Zbyszek jest z Łowicza, należy do naszego związku od bardzo, bardzo dawna. Jest naszym członkiem honorowym. Ja miałem kontakt ze Zbyszkiem kilka dni temu, otrzymał dopiero informacje o teście, który miał mieć wykonany z powodu objawów takich infekcyjnych. Na całe szczęście był wynik negatywny, ale ponieważ Zbyszek jest osobą w wieku, na filmie to sędziwym, nie chciał ryzykować, bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję i wszystkim również tutaj laureatom i zwycięzcom gratuluję tych nagród. I ostatnia osoba, Stefan Trzos z Łodzi, Godło, Tęczowa, Julenka i również Stefan do nas nie dojechał, choć możemy powiedzieć i pochwalić się, prawda Maja, możemy to zrobić, że przedwczoraj odbyła się komisja tutaj w ramach działań Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, komisja kwalifikacyjna przyjmująca nowych kandydatów do Związku Literatów Polskich i Stefan Trzos został do tego związku również przyjęty, a więc
cieszmy się. Gratulacje. Ja jeszcze chciałam w imieniu Renaty Paliki i w imieniu Agnieszki Rautman wszystkim laureatom podziękować, podziękować jurorom i podziękować za to nagranie, które w końcu dziewczęta otrzymają. Dziękuję bardzo. A teraz posłuchamy, co artyści zrobili z waszymi utworami. Siedzą w złotych oknach,
głuchy zakrzyk. Dla kontrastu przedstawiasz mnie różnym świętym. Pamiętam takiego, który trzymał własną skórę przewieszoną przez ramię jak płaszcz. Wszyscy mają oczy wywrócone ku niebu, wypatrują Bóg wie czego w kosmosie. A przecież ja jestem tutaj. Moje stopy wyrastają z ziemi razem z materią, z krzyku tworzenia. Być może czas, by dopuścić do głosu innych bogów, których nie będę nazywać po imieniu, których ciało nie będzie gniło, przemijało w blaknących obrazach, kruszonych posągach. Może proroctwo o ich nadejściu kiełkuje już w jakimś laboratorium? Nic wielkiego. Zwyczajne życie. Rano wstajesz, pijesz kawę, idziesz do pracy, tam odliczasz godziny. Co trzeba, odfajkowujesz, w duchu bluźnisz pod złożonym jak maska uśmiechem. Idziesz do toalety, żeby pobyć ze sobą. Później znowu się uśmiechasz, wracasz do domu, w którym ktoś na ciebie czeka lub jest święty spokój. Karmisz telewizor uwagą, zdecydowanie bardziej niż ludzi noszących twoje nazwisko. Odpoczywasz, kładziesz się, w międzyczasie coś jesz albo mówisz. Ale szybko zapominasz, co jadłeś i co mówiłeś. Odbierasz SMS-y z banku, oglądasz reklamy atakujące cię zewsząd, aż poznasz je na pamięć, treść i melodyjki. I odmawiasz w myślach nieskończoną ilość razy w ciągu dnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Oddychasz, trawisz, wydalasz, śpisz, budzisz się, znowu jesteś. Anioły mrużą oczy.
To był wiersz Agnieszki Rautmann. Wiersz pod tytułem Być. A teraz wiersz tejże samej autorki pod tytułem Kreinu. Jeździć tramwajem z ludzką czaszką pod pachą. Hamlet, student medycyny. Owinął ją troskliwie różowym ręcznikiem, wymościł gniazdko w reklamówce z Lidla. Śpi, kubusiu, śpi. Czaszka ma odpiłowane sklepienie. Dzięki temu widać jaskinie dawnych tkanek, wyschnięte koryta tętnic, odciski sznurów nerwowych, na których kiedyś powiewały myśli, jak krochmalone prześcieradła. Hamlet zagląda w puste oczodoły, bada wyrwę po nosie, szuka nieodgadnionej historii w skorupie po mózgu. Czy Kubuś lubił truskawki, czy wolą maliny? Słuchał jazzu, a może Mozarta? Interesował się polityką, astronomią, wyplataniem koszy? Miał żonę, kochankę, kochanka? Nieślubne dzieci, niezapłacone mandaty, kupione tytuły? Czy świadomie oddał swoje ciało nauce? A może jego bezimienną czaszkę grabarz wykopał o północy, gotował w garnku od bigosu, a potem sprzedał studentowi za pół litra. Śpi, Kubusiu, śpi. Niech się o to głowa nie boli. Hamlet już wie, ile warte jest życie. Zdał śpiewająco kolokwium z kości, bo się nauczył, że wszyscy są zbudowani tak samo. Chciałby jednak wierzyć, że zawartość czaszki robi różnicę. Ale po wyjściu z prosektorium Hamlet ma duże wątpliwości. Nie rozłączki. Karmię ptaka umysłu ziarnami ciepłych wspomnień i przeżyć przyjemnych. Jestem dla niego dobra. Beze mnie nie przetrwałby zimy, zamarzłby przy ujadaniu myśli. Mój ptak z wdzięcznością śpiewa natchnione wersy, rozpościera skrzydła i już chciałby wolność wybrać zamiast mnie. Lecz twarda czaszka stoi na straży. Siedzimy w klatce, ptak i ja. Dopóki jest moim więźniem, żyje. Stworzenie. Szukam cię w żółcieniach strzelistych słoneczników, w mgiełce zapachu pomarańczy, w pokłutym niebie w duszną noc sierpniową i w śniegu, co do ciszy tańczy. Wszystkimi zmysłami i o każdej porze wyczuwam piękno w drobince, co z wiatrem ucieka, oczarowana precyzją kwantów twoich, Boże. Boję się człowieka. A teraz dwa wiersze, trzy, przepraszam, pana obecnego tu, Jerzego Andrzejczaka. Niedoskonałość. Nic nie jest doskonałe. Deszcz myje szyby, lecz zostawia smugi. Kawa doskonale czarna, miewa kwaśny posmak. Sprężyna szwajcarskiego zegarka pęka na samą wieść o próbie rozciągania czasu. Nikt nie jest doskonały. Poprawiające po deszczu usuwa cenne refleksy ptasich przelotów. Barista tylko maskuje niedostatki smaku. Wzorkami z pianki. Hendrik Lorenz z Leidy opisał rozciąganie czasu wzorem, w którym druga potęga C pokonuje wyobraźnię. Ujmujące słowa całe imperfektum świata też mógłby to zrobić lepiej. Wenecja. Na patynę serenissimy wpełz
poza osad szlamu i glonów. Niedługo parapety weneckich okien zasiedlą kolonie ostryk. Fale wymierzają dumnym murom głośne policzki. Odkrytym czołem przypływu i wstecznym prądem ścieków szczurzym sposobem niegdysiejszej dżumy. Morze wsiąka w tynk. Nurt powodzi zdaje się zmierzać w stronę krypty Marco Polo. Czy to zemsta okiełznanych przezeń wód? Za rany zadane kilem żaglowca? Skażenie ciszy za to gwarem? Odkrycie tajemniczych cieśni? Miasto śladem Aleksandrii zapada się, trochę ze wstydu, trochę ze starości. Nurkowie zawalą kiedyś swoje wodoszczelne pochodnie i będą zwiedzać jego wrak. O duchu rzeki przyczynek do. Bywa obrotem wody, który wciąga do swojego świata. Spokojem starorzecza więzi tam, ale i obficie karmi ryby od wezbrania do wezbrania. Zapachem muł, tataraku i sitowia. Szmerem na kamiennym progu i szmerem nieśmiałego dopływu. Oddają mu cześć czapla ostrożnym krokiem i drzewa skupionym pokłonem. Żaba szuka azylu w ciszy za kola i znajdują u niego ratunek ludzie bez nadziei. A teraz wyróżnienia pani Joanna Czajkowska-Ślasko. Wszystkie kolory smutku. Zielony pin i zielony, powiedziała. Dodała jeszcze, miłego dnia, chociaż dzień już się kończył. Nawet zaczęło padać, atramentowe krople wieczoru, ciemne zacieki zmierzchu nieśpiesznie spływały po szybach. Na stacji benzynowej, gdzieś pomiędzy niezapamiętanymi punktami na mapie, w jej spojrzeniu zanikał świat. A może to deszcz zacierał kontury? Ja, aktor, przydziewający rękawiczki i maskę. Ja, chirurg, zakładający rękawiczki i maskę, aby ukryć się przed życiem lub próbować je omamić wiarą, iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, iluzoryczną sterylność prawdy. I kolejne wyróżnienie pani Joanna Matlachowska-Pala. Dusza miasta. Rzeka. Rano miasto rozmazane we mgle zbiega i przegląda się w niej jak w lustrze. Myśli miasta nurtują w duszy, od brzegu do brzegu. Godziny odbijają się na powierzchni, zatrzymują się na nadbrzeżu leniwe popołudnia. Miasto upływa za zakrętem, a strażniczka dusza patrzy w dal za nim, za odbiciem. Światła miasta zupełnie pozbawione sensu, bez duszy, a tak kładą się na niej drżące refleksy, smugi, kolory, plamki i cienie nigdy nie gasną. Marzec. Irenie Wyczółkowskiej. Fiołków jeszcze nie ma. Dziś sprawdzałam. Nie ma też ciebie. Marzec wrócił, ale nie ten. Wraca tylko tytuł twojego wiersza. Brzęczy, gdy szukam, patrząc pod nogami, wciąż żółto i mokro. Nie odwiedzam cię tam w pustym miejscu.
odwiedzam tutaj, w trawie. Gdy łza wybiera się na spacer, teraz ją zapraszam. No chodź już, niech ci będzie. Witold Kopeć. Czułość. Oldze Tokarczuk. Współcześni aniołowie utracili rozumienie buntu, który prowadzi od negacji do nicości i zapowiada nowy początek. Nie poznali porywów romantycznego serca i nie rozpalili wieczystych pragnień gotowych odmierzyć światu sprawiedliwość. Zostało w nich tylko serdeczne współczucie dla istnień bladych i legend starych w młynach historii rozdartych na proch. I czułość dla tych, którzy w czeluściach ciemnej rzeki żeglują uparcie o zmroku pod prąd. Chwila. Wisławie Szymborskiej. W życiu są tylko chwile, jak błysk fotografii, zapachy kwiatów, zamglony wzrok, porwany dźwięk i uniesień smak i bicie serc. Lotne impresje, a poza granicą przedłużonej w nieskończoność chwili nie ma już nic, jedynie szarość i znużenie, pustka bez chwili, którą napełnia pamięć i sens i język wiatru zmieniony w treść wspomnień o pięknie. Od narciarni wolałam Bad Gastein.
Nie chodziło o widoki. Wodospad wciśnięty między kościół i jadłodajnię, spirale ścieżek i hotele przypięte do skał. Przyciągał mnie smutek, rozpylona w powietrzu tęsknota, jakiś niewypowiedziany żal. Białe i czarne parkany ciągną się wzdłuż chodników, otaczają odrapane kamienice, zamykają budynki z bel epok. Ich dachy porosłe mchem, okiennice zamknięto na sztaby, drzwi zabito gwoździami. Ze szpar wyłażą pomięte gazety i łachmany. Codziennie tułałam się po kurorcie, badałam dom po domu, tak jak bada się chorego. Opukuje, zagląda do gardła, mierzy temperaturę ciała i wilgotność. Patrzyłam na zagrzybione fasady, łatane folią rynny i połamane balustrady. Przez potłuczone szyby w oknach widziałam zwinięte w rulon dywany, rozmokły parkiet i zbutwiałą boazerię, gdzieniegdzie straszyły skrzępy pożółkłych firm, rozbebeszone kanapy i wygryzione klawisze fortepianu. Na środku miasteczka płaszczy się Congress House, betonowy bunkier z lat 70. ubiegłego wieku. Chyba przez pomyłkę porzucony na deptaku. Ktoś okleił go taśmą murarską, jakby bez niej miał się rozlecieć. Wejście na taras zastawiono prętami. Przy schodach dędają wyblakłe plakietki. Eintritt verboten! Wiatr je zrywa i włóczy po pustych placach i zaułkach. Od Grand Hotelu Del Rob do Bristolu. Potykasz się o podeptane, ubłocone szyldy z napisem wejście zbronione. A przecież Bad Gastein urosło z marzeń. Marzenie cesarzowej. Pierwszą łaźnię pan Fritzel zarejestrował w 1350 roku. Płacił daniny, czyścił drewniane koryta, którymi doprowadzał wodę z gorących źródeł i postawił na reklamę. Toteż niedługo w jego basenie kąpał się książę Bawarii Stefan II. Prawie 100 lat później termy zwabiły tu króla Niemiec Fryderyka III. Mijały lata, sława okolicy rosła, z roku na rok przybywało miłośników górskiego spa. Pod koniec XVIII wieku arcybiskup Salzburga Józef Franciszek de Paula Hieronim von Colerado Valdazier Mels umyślił do sobie rezydencję z osobną łaźnią, więzieniem dla zdrajców i dwiema karczmami. Chciał to wszystko wcisnąć pomiędzy skały i wodogrzmoty, ale w dolinie nie było tyle miejsca. Na szczęście jego świętobliwość był człowiekiem skromnym i zadowolił się pałacem kąpielowym, w którym połowę parteru zajęła łaźnia ogród wyłożona zielonym, żyłkowatym marmurem. Arcyksiąże Austrii Franciszek Karol Habsburg miał tylko jedno marzenie – pokazać światu następcę tronu. 6 lat już minęło, odkąd poślubił Zofię Wittelsbachównę, a złota kołyska stała pusta. Poszukaj, panie, pomocy u źródeł, orzekli czcigodni doktorzy. Zimą 1829 roku wyruszył więc do wód. Na zmianę moczył się w basenach i flirtował z kuracjuszkami. Po czym wrócił do Wiednia, zakradł się do sypialni żony i spłodził Franciszka Józefa. Świętowała cała monarchia i świętowało Wildbad Gastein. Wtedy taką nosiło nazwę. Budując na wyścigi, na byle skarpach, grzbietach i polanach, chałupy z jedną izbą i przegródką zamieniano w wille, kurniki przerabiano na karczmy, w stodołach urządzano gospody. W 1846 roku drewniana tawerna Am Mitterek przeobraziła się w gigantyczny hotel Staubinger. Każdy z 20 apartamentów miał swój własny pokój kąpielowy. W tamtych czasach był to nie lada luksus.
docenił go cesarz Niemiec, Wilhelm I. Aż 20 razy był w alpejskim sanatorium. Kiedy w 1888 roku umarł, miasteczko opustoszało. Zabrodniły się natomiast góry. Z wiklinowymi koszykami powędrowali fryzjerzy, szewcy i druciarze, kowale, praczki i kwiaciarki, zecerzy, ludwisiarze i drykierzy, dyrektorzy, znachorzy i hotelarze. Nawet burmistrz Karol Staubinger wyruszył na szlak. I on szukał szarotki alpejskiej. Nazbierali 3000 unikatowych kwiatów i uwili cesarzowi wieniec na grób. Berlińczycy oniemieli. O Wildbadgastein zrobiło się jeszcze głośniej. Nawet cesarzowa Elżbieta, nazywana Sisi, odwiedziła to miejsce 7 razy w latach 1885-1893. Każdy jej przyjazd był dla kurortu świętem. Dokąd pójdzie, kogo spotka, czego zapragnie. Na 35. urodziny zażyczyła sobie tygrysa bengalskiego i dostała. A gdyby zechciała pawiana, głowili się mieszkańcy Zdroju. Na szczęście żądała tylko kąpieli termalnych, za to kilka razy dziennie. Oznaczało to wyścig z czasem, specjalny barakowóz, dzień i noc czekał w pogodowiu, by na umówiony znak gnać pogodę i dowieść gorącą do Staubingera, Marenhausa czy Helenburga, gdzie akurat się zatrzymała. O dalszych losach Wildbadgastein dowiecie się Państwo, czytając do końca opowiadanie. A teraz zmieniamy troszeczkę nastrój i po raz drugi pan Jerzy Andrzejczak. Opowiadanie Kula. Człowiek ten poruszał się o kuli. O kuli u nogi. I to od dość dawna. Decyzją więc, czy kulę pchać, czy ciągnąć, miał już za sobą. Pchanie kuli jest lepsze, byle ostrożnie, bo można kulę w płot albo kulę w łeb. Zatem dłoń podniesioną nad Polską... Zaraz. I jaką dłoń? Rękę. A ręka ma dłoń i grzbiet. Tak jest w anatomii. W anatomii jest też, że dno ma się u góry. Dno macicy. Dno żołądka. Anatomia prawidłowa, a dno u góry. Z tą kulą to w ogóle krzyż pański, bo nim się pchnie, trzeba unieść. A tak przy okazji to pchnięcie zadaje się szpadą. I jak się kulę uniesie, to jej ciężar jest proporcjonalny do długości łańcucha. Nie wprost, ale proporcjonalny. A tęsknota rośnie was kwadratem odległości. Takie prawo, ale nie pamiętam czyje. Z tą dłonią też dziwnie, bo jest rodzaju żeńskiego, a ręk tworzy męski. A miało być o człowieku, który poruszał się na skroń. Ta sama historia. Poetyckie to, rymów niewiele, dłoń, skroń. Lepiej nie, gramatyczne, grafomańskie. Słoń, zgodność rodzaju rymu z rodzajem gramatycznym. Ale słoń to w sumie mało poetyckie. Jak tu się zgadza, to tam się psuje. Za dużo zmiennych, jakby powiedział ten od prawa o tęsknocie. A miało być o człowieku, który po... Ale mi się wżarła w rękę zieleń chwastów. Nie, w dłoń mi się wżarła. Niby susza, a chwasty rosną, a po rękawiczki iść się nie chciało. O, a skąd tu w krzakach kula? Może pchnę ja, tak na próbę. Najpierw trzeba natalkować rękę dłonie. Nawet nie taka ciężka. Co jest? Ja pchnąłem i ja się przewróciłem.
Widocznie zapomniałem o łańcuchu. Pozostałe dwa opowiadania do Warszawy i niepiśmienne, polecam Państwu serdecznie, są równie dowcipne i zaskakujące. A teraz może chwila muzyki? Z przyjemnością, zwłaszcza, że będzie to fragment wiersza przewodniczącego jury Marka Warszkiewicza, dobrze pamiętam? On był przewodniczącym. Ja mam taką nowinkę. Może nie dla Majki, bo Majka już mówiła o tym. Marek napisał kiedyś taki wiersz pod tytułem Mogła. Założę się, że na żaden konkurs nie wysłał tego wiersza. Ten wiersz mieścił się na dwóch stronach, a cztery. Nadaje się tylko tyle z tego wiersza. Zaakceptował moje poprawki, nawet podpisał. Będzie to złożone w zajście, więc wiecie, ja się dziwię, że pierwszej nagrody nie było. Ale muszę Państwu powiedzieć, nie rozpoznał swojego. Taki dobry już był ten tekst. I zgodził się, że zmieniliśmy ten tytuł na Dzieje się miłość, a nawet już może nawiążę, ponieważ powstanie płyta z wierszami poetów związanych ze Związkiem Literatów Polskich, ale również niezrzeszonych. Majeczka też, jej wiersz znajdzie się na tej płycie, Zosi Mikuły, Marka, Aldony. No, jeszcze jest trochę miejsca, więc zapraszam. Dzieje się miłość. Thank you.
Rozy. Marzena Nogieć, Idol. Deb znała Idola od dawna. To znaczy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziała się, że urodził się w tym samym miasteczku co ona i chociaż wkrótce zamienił spokój jego małych, przedwojennych uliczek na tętniącą nowoczesność czegoś znacznie większego, miasteczko jest z tego i z niego bardzo dumne. Zresztą sam Idol, zwłaszcza gdy występował w pobliżu, podkreślał ten fakt. Inaczej oczywiście rzecz się miała z innych, w innych miejscach, dla których zawsze także potrafił znaleźć swój z nimi związek. Lecz rzecz jasna, D wówczas jeszcze o tym nie wiedziała. Wprawdzie opuścił miasteczko w wieku, w którym raczej nie mógł mu wiele z niego zapamiętać, ale zawsze przysparzało to oklasków na koncertach. Potem D opuściła także na jakiś czas to miejsce i spotkała swojego ukochanego. Dziwnym zrządzeniem losu ukochany bardzo często dedykował jej piosenki śpiewane właśnie przez Idola, co tylko pogłębiało w niej jego obraz jako kogoś wyjątkowego, nadludzkiego i nadnieziemskiego. A jeszcze później ukochany przeminął. A D z powrotem znalazła się w miasteczku, które mimo iż minęło dobrych kilka lat, niewiele się zmieniło. Ponieważ należało do tych obszarów, których przeznaczeniem jest pozostać małym punkcikiem w topografii przygranicznych terenów. Tak było od wieków średnich, kiedy powstało i w ciągu kolejnych stuleci nic nie było w stanie naruszyć tego konstans. Nie zmieniły się też piosenki Idola, przynajmniej te najbardziej znane, starsze. A D zapragnęła w końcu usłyszeć je także na żywo i zaczęła bywać na koncertach Idola. I co z tego wyniknie? Przeczytacie państwo już sami. Janusz Stanisław Czarnecki. Targ w Reus. Był rok 1866. Targ w Reus miał swoją tradycję. Od 5 wieków był głównym miejscem targowym w Bajszczamp, gdzie ludzie prowadzili handel. Byli to kupcy różnej narodowości, miejscowi Katalończycy, Włosi i Żydzi. Miasto Reus i okolice w XV wieku było zniszczone przez epidemię. Zaraza rozprzestrzeniła się szybko, objęła okoliczne miejscowości łącznie z pobliskim Riudoms, a nawet dotarła do Taragony. Taragona ściągała ludzi, a przede wszystkim jej religijny charakter z piękną gotycką katedrą Santa Maria, budynki romańskiej struktury i paleochrześcijański cmentarz oraz nadmorskie położenie. Reus i Taragona miały swój niepowtarzalny urok. Taragona była większym miastem, a jej słynna katedra i umiejscowienie nad Morzem Śródziemnym nadawały mieszkańcom i przybyłym turystom transcendentne spojrzenie i wewnętrzny spokój. Reus był mniejszym, prowincjonalnym miastem, ale handel, który się tutaj rozwijał, powodował, że coraz więcej ludzi z okolicznych miejscowości, turystów i napływowych przyszłych mieszkańców nie omijało tego miasta. Słynne były poniedziałkowe targi w Reus, gdzie gromadził się rynek hiszpańskich orzechów laskowych, migdałów, a także asortyment przemysłu tekstylnego i monopolowego. Handel alkoholem, napływ ludności i ciekawość związania urokliwych miejsc spowodowała, że miasteczko kusiło rozrywkami, zwłaszcza przybyszów i ludzi młodych. Na przeciwnej stronie miasta znajdowała się szkoła średnia pod nazwem Instituto Colegio de las Escuelas Pias de Reus, która mieściła się w starym klasztorze franciszkanów. W szkole, głównie o charakterze męskim, można było przyjmować nauki do 16 roku życia. Było wczesne popołudnie, a zajęcia tego dnia skończyły się nieco wcześniej. Trzej młodzieńcy wyszli ze szkoły. Byli w 15 roku życia. Eduardo Toda i José Rivera
byli wysokimi, postawnymi, dobrze zbudowanymi chłopcami. Trzeci z nich był inny, mniejszy, drobnej budowy ciała, miał pociągłą twarz, wąski nos, duże, dobrze ukształtowane małżowiny uszne i bystre spojrzenie. Eduardo zapytał go: co dziś robimy, Antonio? I co zrobili chłopcy, gdzie poszli i kim był Antonio? Dowiecie się Państwo sami, czytając ciąg dalszy tegoż opowiadania. A puenta jest naprawdę świetna, więc polecam, żebyście koniecznie przeczytali to opowiadanie. A teraz kawałek prozy pana Stefana Trzosa, Podwórko. Wąskie gardło pnące się ku niebu. Po lewej kawałek wolnej przestrzeni z widokiem na dachy dwupiętrowych ustawionych w kwadrat kamieniczek. Nad nimi o wyciągnięcie ręki fragment wawelu z basztą zygmuntowską i spiżem przezierającym przez okradowane okna. Gdy dzwonił, przywoływałem w myśli wesele lesbiańskiego. Wystarczyło wyjść wtedy na niewielki balkon i wsłuchiwać się w serce rozdrgane w spiżu, łapczywie chwytać najdrobniejszy dźwięk, tęskniąc za każdym następnym. I jak wyglądało podwórko, też polecam, przeczytajcie Państwo sami. A teraz ostatnie wyróżnienie, pan Zbigniew Kostrzewa, Godło Dudek, próba odmłodzenia. Monolog z akcentami absurdu, niezupełnie prawdziwy. Postanowiłem się odmłodzić. Mam te swoje 70 lat, więc chyba najwyższa pora. Zdecydowałem, choć to pionierska decyzja, podobno jakiś holenderski śmiałek już próbował, ale bez rezultatu. Sama metoda jest prosta, wręcz prymitywna, ale jednocześnie widać na tyle skomplikowana, że jak do tej pory nikomu na świecie się to nie udało. Najpierw napisałem do naszego lokalnego sądu rejonowego podanie z prośbą o zmianę swojej daty urodzenia z 14 października 1944 roku na 14 tegoż samego miesiąca, ale 1964 roku. Będę więc młodszy o równe 20 lat. Dołączyłem odpowiednie dokumenty z aktem urodzenia jako głównym. Po miesiącu otrzymałem zwrot całej mojej dokumentacji z pismem odmawiającym wszczęcia postępowania, z jednoczesną sugestią rozpoczęcia leczenia w najbliższej poradni zdrowia psychicznego. Nie skorzystałem z sędziowskiej porady, a w ramach odwołania dokumenty przysłałem tym razem do sądu okręgowego. Po miesiącu sytuacja o tyle się powtórzyła, że sąd, nie wszczynając postępowania, zasugerował nie mniej, nie więcej, tym razem leczenie zamknięte, uznając mnie najwyraźniej za niebezpiecznego dla otoczenia. Dość! Nie ze mną te numery. Zrezygnowałem z dalszych kontaktów, choć znajomy adwokat sugerował nawet Sąd Najwyższy. Ale ja postanowiłem pójść nową drogą i zaryzykować, jeśli już wyrok i jeśli sąd, to tym razem sąd ostateczny. Zacząłem od parafialnej kancelarii, w których księgach znajduje się oryginalny wpis z moją datą urodzenia, nie mówiąc już o akcie chrztu, bierzmowania czy, nie daj Boże, małżeństwa. Choć akurat ten ostatni będzie mnie i moją młodą żonę bardziej interesował z chwilą odzyskania średniego, jak się to mówi, jeszcze produkcyjnego wieku. Tym bardziej, że żona wciąż mi przypominała o dawnych, dobrych czasach, kiedy, jak mówi, w sypialni trzęsienie ziemi nie należało do wcale rzadkich kataklizmów. Miała na myśli oczywiście seks. I to średnio 7-8 w skali Richtera. Po opłaceniu należnego vacuum proboszcz przyjął dokumenty warunkowo.
sugerując, że sprawa na samym początku wydaje mu się trudna, ale nie ma rzeczy niemożliwych, nie mówiąc już o cudach, czy samym cudzie jako takim, który może się zdarzyć także w mojej sprawie. Zapewniłem w związku z tym Przewielebnego, że w przypadku koniecznych dalszych, prawdopodobnie większych kosztów związanych z postępowaniem jestem gotów pokryć je w całości, bez potrzeby rozkładania na raty. Czy próba odmłodzenia się udała, dowiecie się Państwo czytając ciąg dalszy. Dziękuję bardzo, a teraz część muzyczna. Część muzyczna będzie poświęcona Zdzisławowi Łączkowskiemu, z którym się przyjaźniłam, który co roku bywał na warszawskiej jesieni poezji. Niestety odszedł w zeszłym roku. Podarował mi tę książkę, napisał: jestem szczęśliwy, że otrzymałem życie, że mogłem być z innymi na tej pięknej planecie ludzi, że mogłem kochać i być blisko z człowiekiem, takim jaki on jest, a także iż mogłem trwać w niedosycie, tęsknotach, dramacie. Zawsze szedłem, bo iść trzeba. To obowiązek każdego, kto przyszedł na świat. I on właśnie się wybrał ku wzgórzom planet. To będzie jeden z wierszy. Jeśli pozwolisz, wejdę słowo, to mi zdaje, jest ważna rzecz, szczególnie w tym środowisku tutaj, w naszym towarzystwie. Pan Zdzisław Łączkowski to był jeden z pierwszych, może odwrotnie, był jurorem naszych pierwszych konkursów Puls Słowa. On razem z panem Iżykiem, niestety tak. Przesympatyczni, niestety obydwaj... To był niezapomniany tak, duet. To był niezapomniany duet, niestety obydwaj panowie no, niestety nie żyją, ale właśnie oni na początku recenzowali w jury państwa wiersze, także chciałem to dodać. Ja jestem pewna, że pierwsze miejsce to było. A ja jestem pewna, że są tu z nami. To właśnie, to nie ma przypadków, że ja to dzisiaj wzięłam. Znaczy, ja bo to nie było ukartowane. Wchodząc z domu wzięłam to po prostu. Dlatego o tym wspomniałem, bo ja jeszcze nie biorąc udziału w jury tego konkursu, sam w nim startowałem na początku i to właśnie dzięki między innymi tym dwóm panom zdobywałem nagrody. Tym bardziej... Oni się znali znaczy, na dobrym słowie. Bardzo się cieszę. Nie to co Marek. Nie, słuchajcie, ja żartuję z tym Markiem. Z Markiem to jest tak, że my sobie lubimy tak szpilować, a żałuję, że go właśnie nie ma. A go pewnie teraz pokręci głową czy coś tam. A nie, pewnie coś by go powiedział. To starałby się inteligentnego. Nie wiem, jak by mu to wyszło. Ale sobie pani wierzy. Nie, dobrze. Dzisiaj przez jego wiersz, gdy będę odchodził. Słyszę raz.
nasze dzisiejsze spotkanie wzbogacili Joasia Folbrot i Romeo Folbrot. Wierzę bardzo. Nieprzypadkowa. Aldonka, teraz tam zapraszam. Ja chciałam zaprosić chyba na kolację teraz Państwa, a po kolacji, żebyśmy wrócili i obejrzeli sobie filmy o Iwaszkiewiczu, Wojciechu Siemionie i bardzo piękny film eksperymentalny, zrobiony przez Elżbietę Musiał, naszą znakomitą poetkę. Pokaż się. Pokaż, zapraszam. No, dziękujemy. I będziemy na pewno bardzo wzruszeni po obejrzeniu tego filmu. Bardzo dziękujemy. No, a słuchajcie, ja na koniec muszę to zrobić, bo majce nie wypada. Ja chciałem w imieniu waszym, to znaczy was, którzy tak piszecie i przysyłacie tutaj do nas swoje utwory i w imieniu organizatorów bardzo, bardzo podziękować naszej kochanej majce, która jest niestrudzona od tylu już lat. Tak cudownie. Tak, mógł do mnie powoli, bo jeszcze powiem jedną rzecz, że po tych filmach będzie się odbywać Noc Poetów i każdy będzie mógł sobie przeczytać sam wiersze przed audytorium. Polecam. Tak, w ogóle to planujemy zakończyć dzisiejszą Noc Poetów gdzieś nad ranem, ale to już jest poza oficjalnym programem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.